Baśń z Mongolii, A Story from Mongolia. Jak w Mongolii narodziły się baśnie? How tales originated among the Mongol people? Dawno temu czarna śmierć spadła na Azję Centralną i zaczęła swój atak na ludy Mongolii. Once upon a time the Black Death descended on Central Asia and began its assault on the people of Mongolia. Tysiące uciekło, pozostawiając chorych. Thousands fled, leaving the sick. A kiedy uciekali, powiadali, no musimy jakoś próbować uciec. Niech los zdecyduje, jakie jest przeznaczenie waszego cierpienia. And as they fled, they said, we must try to escape. Let fate decide the destiny of the suffering. Pośród chorych był pewien mały chłopiec o imieniu Tarwaa. Among the sick there was a young boy called Tarwaa. Całymi dniami ciało Tarwaa walczyło z siłami śmierci, ale w końcu słabe i rozgorączkowane, ciało młodego człowieka straciło całą świadomość tego świata. For days, Tarwa's body battled the forces of death, but finally, weak and feverish, the young man lost all awareness of the world. Duch Tarwa myślał, że młody Tarwa umarł. Tarwa's spirit thought that young Tarwa had died. Duch Tarwaa powstał i wyszedł z ciała chłopca i zaczął swoją smutną wędrówkę do podziemnego świata. The spirit left Tarwaa and rose up out of the boy's body and started the sad journey to the underworld. Kiedy przybył do wielkiego khana podziemi, tamten powiedział do Tarwy, dlaczego pozostawiłeś swoje ciało, skoro jest wciąż żywe? Dlaczego przybyłeś do mojego królestwa? On arrival, the great Khan of the underworld said to Tarwa, why have you left your body while it is still alive? Why have you come to my kingdom? Trzęsąc się z przerażenia, duch Tarwaa odpowiedział: Wielki Khanie, cała moja rodzina i wszyscy moi przyjaciele, którzy pozostali na świecie, stali nad moim ciałem i mówili, że nie żyję. Ja już nie czekałem na ten straszny ostatni moment, ale po prostu wyruszyłem w moją podróż do ciebie. Great Khan, all of my family and all my friends who remained in the world stood over my body and said I was dead. I did not wait for the terrible last moment, but simply left on my journey to you.
był poruszony prostotą i uczciwością ducha Tarvaha. The Khan was touched by the simplicity and honesty of Tarvaha's spirit. Powiedział łagodnie do tego ducha: młoda duszo, twój czas jeszcze nie nadszedł. Ty tu jeszcze nie przynależysz. He told the spirit gently, young spirit, your time has not yet come. You do not belong here. Musisz powrócić. You must return. Ale zanim wyruszysz w swoją długą podróż do domu, dam ci jakiś jeden dar. But before you set out on your long journey home, I will grant you one gift. Możesz wybrać i wziąć ze sobą z powrotem cokolwiek zechcesz z mojego królestwa. You may choose and take back with you anything from my kingdom that you desire. Tarva rozejrzał się wokoło i zobaczył wszystkie ziemskie radości i talenty. Zobaczył bogactwo, szczęśliwość, śmiech, szczęście, muzykę, taniec. Tarva looked around and saw all earthly joys and talents. Wealth, happiness, laughter, luck, music and dance. Daj mi umiejętność opowiadania baśni, powiedział. Give me the art of storytelling, he said. Wiedział dobrze, że to właśnie opowieści potrafią przywołać nagle wszystkie inne radości tego świata. For he knew that stories can summon up all other joys. Wtedy Khan poinstruował duszę. Teraz wracaj do domu od razu. Używaj tego daru dobrze w życiu i nie wracaj tu więcej, dopóki nie zostaniesz zawołany. The Khan then instructed the spirit. Now return home at once. Use this gift well in life and do not come here again until you have been called. A więc duch chłopca powrócił do jego ciała, ale zobaczył, że kruki wydłubały jego oczy. So he returned to his body, only to find that the crows had pecked out the eyes. Ponieważ nie mógł sprzeciwić się Khanowi, sprzeciwić się jego woli, wrócił do tego niewidomego ciała. Since he could not disobey the Khan of the underworld, he re-entered his body. Młody Tarvaha wyleczył się z czarnej śmierci, z tej zarazy i żył dalej, ślepy, ale ze znajomością wszystkich możliwych opowieści. Young Tarvaha recovered from Black Death and lived on, blind, but with the knowledge of all tales. Do końca swojego życia Tarvaha podróżował do najdalszych zakątków Mongolii, opowiadając cudowne historie i legendy swoim ludziom i dając im dzięki temu radość i mądrość. For the rest of his life,
Tarvaha would travel to the far corners of the Mongol lands, recounting wonderful tales and legends to his people and bringing joy and wisdom. Bye.